Konferencji prasowej związanej z podsumowaniem 9. edycji Grudniowskiego Budżetu Obywatelskiego. W piątek opublikowaliśmy wyniki, one już są w przestrzeni publicznej, w internecie, natomiast dzisiaj spotkaliśmy się z częścią osób, które są odpowiedzialne za zwycięskie projekty. Zanim przejdziemy do tych zwycięskich projektów, o podsumowaniu tej 9. edycji pan prezydent Maciej Gramowski, poproszę kilka słów. Szanowni Państwo, to jest 9. edycja, 90 bliżej. Szanowni Państwo, to jest 9. edycja Grudziąckiego Budżetu Obywatelskiego. 97 projektów złożonych przez mieszkańców, 82 projekty, które przeszły do głosowania. Z tego 33 projekty będą realizowane. Oczywiście w trzech tutaj kategoriach, kategorii projektów ogólnomiejskich, druga kategoria to projekty, tak zwane projekty miękkie, no i oczywiście projekty okręgowe. W tym roku mieliśmy rekordową liczbę oddanych głosów, bo to jest ponad 22 tysiące. Ponad 5 tysięcy mieszkańców wzięło udział w tym głosowaniu. Głosowaniu, co chciałbym podkreślić, tylko i wyłącznie internetowym, co pokazuje, że akurat ten kierunek okazał się kierunkiem słusznym. Korzystając z okazji, z tego krótkiego dzisiejszego podsumowania, chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom za bardzo dużą aktywność, za bardzo duże zainteresowanie budżetem obywatelskim. Podziękować wszystkim tym, którzy przygotowywali te projekty, niezależnie czy te projekty przeszły weryfikację, czy będą realizowane, czy nie. Liczy się bardzo mocno aktywność i liczy się też konsekwencja, dlatego że dzisiaj gościmy panią Elżbietę Sowczak, która po raz kolejny składała projekt budowy chodnika na ulicy Dębowej i tym razem się udało, ten projekt przeszedł weryfikację, uzyskał największą liczbę głosów w tym okręgu i będzie realizowany. Czyli taka konsekwencja, determinacja ma sens. Jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkim dziękuję za udział i myślę, że już dziś możemy się przygotowywać do kolejnej edycji, tym razem jubileuszowej, 10. edycji Grudziąckiego Budżetu Obywatelskiego. Dziękuję. Rozpoczniemy teraz krótkie wystąpienia zaproszonych gości. Pan Rafał Hajdek, bardzo proszę. Pan Rafał jest autorem między innymi zwycięskiego projektu w zadaniach ogólnomiejskich. Solankowej, ale nie tylko, bo składał więcej również tutaj projektów. Ale wygrał projekt ogólnomiejski. Wygrał projekt ogólnomiejski, więc o tej tajemnicy sukcesu, o tym jak to się robi, żeby wygrać, może kilka słów oraz oczywiście o swoich projektach. Dzień dobry, witam wszystkich. Do samego końca czekałem właśnie z niecierpliwością z wynikami, z ogłoszeniem właśnie wyników. Mile mnie to zaskoczyło. 1071 głosów, jest to bardzo duży sukces. Na pewno to też również w czasie głosowania była spora praca, rozwieszanie plakatów, ulotek, rozmowa z ludźmi, z mieszkańcami Grudziądza. To wszystko właśnie powodowało tą rekordową ilość głosów, które ten projekt uzyskał. Tak, cieszę się, że właśnie akurat w tym roku składałem trzy projekty, akurat w przyszłym roku będą również zrealizowane. Jest to też wyjątkowy dla mnie rok, bo 100% mam w tym roku skuteczność. Wszystkie projekty, które w tym roku złożyłem, zostały uzyskały największą poparcie i również będą realizowane. Z tego miejsca też chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy głosowali na moje projekty. Chciałbym podziękować właścicielom firm, gdzie mogłem na przykład rozwiesić swoje plakaty. Chciałem podziękować osobom, które w tym sukcesie pomogły. Dziękuję. Dzień dobry. Elżbieta Falkowska, Okręg Owczarki. Ja od wielu lat z uporem maniaka składałam ciągle ten sam projekt, bo nie mogliśmy przez wiele lat wygrać naszego projektu, więc konsekwentnie i z uporem ten sam projekt, dzięki determinacji osobom, które mi pomagały, dzięki mojej rodzinie, dzięki temu, że sami roznosiliśmy ulotki, powiadamialiśmy sąsiadów, zachęcaliśmy do głosowania, ale niestety zawsze przegrywaliśmy. W tym roku udało się, ale to dzięki temu, że zmieniono system głosowania. Tak podejrzewam, to jest moje osobiste odczucie. Dlatego, że wszystkie osoby, które miały komórki, mogły zagłosować bezpośrednio ze swojej komórki. System głosowania był bardzo prosty,
nie było skomplikowanego rejestrowania się, logowania, więc każdy z chęcią oddawał głos. I dzięki temu wygraliśmy i jesteśmy wreszcie zwycięskim. No niestety tylko 300-metrowy odcinek zostanie wybudowany między ulicą Sosnową a Wierzbową, ale mam nadzieję, że w kolejnych latach uda nam się. Dziękuję wszystkim, którzy oddali głos na ten projekt i zapraszam w przyszłym roku. Dziękuję. Jeżeli chodzi o Grudziądzki Budżet Obywatelski, to rozpocząłem swoją przygodę z budżetem od 2014 roku. I tak jak tu już było wspominane, z uporem maniaka staram się robić wszystko, żeby moje projekty zdobywały jak największą liczbę głosów. Bardzo się cieszę, że znalazłem się wśród zwycięzców dwóch projektów ogólnomiejskich, które przekroczyły liczbę 1000 głosów. Bardzo się cieszę, że powstanie nowa plaża nad Wisłą wraz ze ścieżką rowerową. Również serdecznie dziękuję za wszystkie głosy w projektach osiedlowych. W tym roku będzie to kontynuacja chodnika przy ulicy Libelta, który już od 5 lat staram się ukończyć etapami, oraz chodnik przy ulicy Chełmińskiej. Również bardzo dziękuję za głosy w projekcie miękkim. Są to wydarzenia edukacyjno-kulturalne w bibliotekach miejskich. Również wspierałem projekt plastikowych pojemników na plastikowe nakrętki dla biblioteki miejskiej. Dziękuję. Zarówno pan Mariusz Jasieniewski, jak i pani Katarzyna Wierzbicka złożyli takie same projekty dotyczące praktycznie tego samego. One na etapie weryfikacji zostały połączone w jeden projekt i również zyskały tutaj poparcie mieszkańców. Bardzo proszę o kilka zdań, czego państwo te projekty się do tej dotyczyły. Pory nie znali się, a więc ten projekt ich połączył w sensie budżetu obywatelskiego. Tak, dokładnie. Nie kontaktowaliśmy się wcześniej ze sobą, a złożyliśmy właściwie projekty nawet o identycznej nazwie, identyczne miejsce, zostały one połączone. No i tutaj przede wszystkim chodzi o poprawę bezpieczeństwa, ponieważ chodnik, który zostanie zrealizowany, jest w miejscu dość niebezpiecznym. Jest tam bardzo duży ruch, powstało nowe osiedle, rozwija się miasto również w tym obszarze. Jest to dojście do szkoły, dojście do plaży Tarpno, no i tutaj myślę, że przydała się taka mobilizacja, a jak tutaj mobilizowaliśmy mieszkańców, to może pani Katarzyna dwa, trzy słowa. Tak. Proszę bliżej do mikrofonu. Nie, dobra, bardzo proszę. Staraliśmy się zachęcić sąsiadów do głosowania na nasz projekt, ponieważ leży to we wspólnym interesie. Głównie przez zamieszczanie informacji o takiej możliwości na wspólnym forum internetowym sąsiedzkim oraz przez przesyłanie informacji na adresy mailowe do wszystkich mieszkańców tej okolicy, tego osiedla, o którym mowa. Chciałabym również podziękować wszystkim, którzy głosowali na nasz projekt, którzy się w to zaangażowali, za to zaangażowanie oraz też powiedzieć, że bardzo się cieszymy z tego, że projekt będzie zrealizowany, dlatego że obydwoje debiutowaliśmy tak naprawdę w budżecie obywatelskim, nie zgłaszaliśmy w poprzednich latach swoich projektów i ten debiut okazał się bardzo udany. Także dziękujemy. To ja dopytam jeszcze, czy współpraca, bo skoro powstał ten jeden projekt z dwóch, była kluczem tutaj do sukcesu, tu mówiliśmy o konsekwencji, o uporze, czy w waszym przypadku ta współpraca to było to, co przychyliło szale zwycięstwa? Myślę, że tak. Gdybyśmy zostawili projekty osobno, a była też taka możliwość, to no, możliwe, że głosy rozłożyłyby się po połowie i już niestety byśmy nie zajęli tutaj miejsca, które dawałoby realizację tego projektu. Także myślę, że warto tutaj jednak mobilizować i zachęcać, żeby też jak największe grono się dowiedziało. Tym bardziej, że głosowanie było rzeczywiście proste. Wystarczyło wejść na stronę internetową, nawet z telefonu podać podstawowe dane osobowe i już. Także to naprawdę może się przydać nie tylko nam, ale również sąsiadom i tutaj rodzinie.